księże profesorze, że po raz kolejny mogę słuchać tych uzasadnień i tego światła dla rozumu, dlatego że w kwestii tych odpowiedzi, których ksiądz profesor udzielił nam odnośnie tego państwa niemieckiego, Rzeszy Niemieckiej w czasie wojny, że to było państwo niemieckie i wszystko, co się działo, to pod jego kierunkiem. W związku z tym wydarzeniem, które dzieje się teraz, to uzyskaliśmy odpowiedź, że Niemcy ponoszą pełną odpowiedzialność, i to zostało oświadczone, za całą wojnę. W związku z tym, czy te reparacje wojenne, które przecież nam się jako Polakom i Polsce należą za zniszczenia w czasie tej wojny, za całą okupację, za zamordowanie tak wielu Polaków, czy obywateli polskich, za zniszczenia tak przecież wielkiego majątku narodowego, które są konsekwencją do dzisiaj. Z punktu widzenia prawa, czy nam się należą, żeby ksiądz profesor na to zwrócił uwagę, jak również teraz sprawa ludobójstwa na Ukrainie, kto tam ponosi odpowiedzialność, tam też przecież w tym czasie była III Rzesza Niemiecka i o tym się praktycznie nie mówi, że III Rzesza też była tu współudziałowcem tego, co tam się przecież działo. Ale teraz nie omieszkam się zapytać o edukację, bo ksiądz profesor, że edukacja jest mi bardzo bliska i kocha młodzież, którą prowadzimy. Proszę księdza profesora, czy jest możliwe, jeżeli będzie w dalszym ciągu w polskiej szkole test sprawdzający, nie stawianie pytań otwartych i opisywanie rzeczywistości, jaką ona jest, tylko test co do wyboru. Czy to może kształcić intelekt? I również, czy damy sobie radę, jeżeli nie będzie łaciny w polskim liceum, obowiązkowej łaciny, jeżeli nie będzie filozofii czy retoryki, czy damy sobie radę, że młody człowiek w Polsce zacznie myśleć i te wszystkie sprawy zacznie normalnie widzieć, które tutaj myśmy dzisiaj w swojej wyobraźni widzieli już. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Kochani Państwo, tak jak wiecie, że w 1968 roku ratyfikowano konwencję, której treścią jest między innymi, że zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości nie ulegają przedawnieniu. Trybunał w Norymberdze jednoznacznie stwierdził, że II wojna światowa jest zbrodnią przeciw ludzkości. Takie zbrodnie się nie przedawniają. I powiem Państwu, że w przeciętnej świadomości Niemca jest to do chwili obecnej żywe. I ja nie tak dawno spotkałem się z takim bardzo zacnym środowiskiem zachodnich Niemiec i powiedziałem wprost: my Polacy, i nie znam żadnego rozumnego mojego rodaka, który by waszym pokoleniom dzisiaj w Niemczech stawiał zarzut osobistej odpowiedzialności za II wojnę światową. Bo Państwo wiecie, w sensie moralnym odpowiedzialność za czyn spoczywa na podmiocie działania. Czyli odpowiedzialność moralna w sensie winy spoczywa na tym, który dokonał konkretnych aktów w czasie II wojny światowej, czyli na tamtych pokoleniach. Ale, kochani Państwo, w momencie, kiedy ktoś dziedziczy państwo, a obecne pokolenie Niemców są dziedzicami państwa niemieckiego, dziedziczy się, i to jest też prawo natury, dziedziczy się, drodzy Państwo, nie osobistą winę, lecz jej skutek. I jeżeli obecne pokolenia Niemców wprawdzie nie mają odpowiedzialności moralnej za zbrodnię II wojny światowej, ale w momencie, kiedy
obywatel niemiecki, powiedzmy sobie tak, przyznaje się, przyjmuje obywatelstwo niemieckie, przyjmuje na siebie niezadośćuczynione skutki zbrodni swoich praojców, ojców czy praojców. Skutki zbrodni. A co to jest za skutek? Kara. Państwo wiecie, że czym innym jest wina i kara. Wina jest kwestią osobistą, a kwestia kary może dotyczyć tych, którzy z podmiotem winy wchodzą w pewne relacje, na przykład państwa, gospodarki czy innych rzeczy. I to jak ja powiedziałem tym Niemcom zachodnim, że państwo rozumiecie, moralnej winy wasze pokolenia nie mają, ale jesteście dłużni mojemu narodowi zadośćuczynienie. I mówię, kochani państwo, przebaczenie, którego Polska poprzez Kościół rzymskokatolicki prymasa Wyszyńskiego, te słynne słowa wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Wybaczenie, powiedziałem tym Niemcom przed kilkoma dniami, to jest 50% rachunku. Drugie 50% to jest zadośćuczynienie. Jesteście nam winni wszystkich strat, które państwo polskie i naród polski ponieśli. Co więcej powiem państwu, że straty, zadośćuczynienie za 3 miliony obywateli polskich pochodzenia żydowskiego przynależą się w świetle prawa naturalnego państwu polskiemu. Państwo Izrael, które dopiero w 1948 roku jako niemowlę narodziło się, państwo Izrael w świetle prawa naturalnego nie ma prawa do zadośćuczynienia za 3 miliony polskich obywateli. Może się domagać tych roszczeń osobistych, tak. Natomiast w sensie zadośćuczynienia względem państwa polskiego, państwo polskie nie powinno być niesprawiedliwe i ma prawo do zadośćuczynienia ze strony Zjednoczonych Niemiec do 100% za 6 milionów zabitych obywateli, bo oni byli obiektywnie, zgodnie z prawem, obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Nikt sobie naszych obywateli przywłaszczyć nie może i nie powinien, bo Polska sobie obcych obywateli nie przywłaszcza. Ani z Izraela, ani ze Stanów Zjednoczonych nie przywłaszczamy sobie obywateli. I błagamy, żeby nie łamać prawa naturalnego, ponieważ to Polska, to polscy obywatele zostali w liczbie około 6 milionów, czy ponad 6 milionów zgładzeni. Tutaj musimy mieć, kochani państwo, jasność i nie można pozwalać sobie na różnego typu deprawację w interpretacji historii, także tego typu. I powiem państwu, jaki był skutek, jaka była reakcja. 100% poparcia dla tej linii, którą tym Niemcom zaprezentowałem. Cienia wątpliwości nawet nie wyrażono. Ale powinniśmy w pertraktacjach z Niemcami, z niemieckim rządem obecnym, w ten sposób rozmawiać. Nie potrzeba wielkich dialogów. Potrzeba prostych odniesień prawno-naturalnych i prostej logiki, o którą siostra Michaela się upomina. A jeżeli pan dyrektor i
liceum klasyczne z Ostrołęki, które bardzo pozdrawiamy. I cieszymy się, że aż z Ostrołęki pan dyrektor z przyjaciółmi dotarli tutaj do naszej rundy debatowej. To, kochani państwo, trzeba powiedzieć tak, że problem ukraińskiego nacjonalizmu jest bardzo poważny. To znaczy, proszę mi wierzyć, nie mogę jeszcze odpowiedzialnie powiedzieć, ale już z tego, co wystudiowałem, w takiej pozycji Dońcowa, nacjonalizm, to muszę powiedzieć, że chociaż mam przestudiowane od dechy do dechy Mein Kampf Adolfa Hitlera, to jeżeli miałbym zestawić brutalność Mein Kampf i brutalność nacjonalizmu Dońcowa, to obiektywnie bym powiedział, że ta druga pozycja jest brutalniejszą. Dońcow, który był wychowywany, co ciekawe, może nieznane przez ojczyma Niemca i wprowadzony w arkana dialektyki niemieckiej, czyli hegelowsko-marksowsko-engelsowskiej, tak jak zresztą i pan Lenin, to samo. Z gleby dialektyki niemieckiej wyrósł pan Lenin. Więc i tutaj, kochani państwo, można powiedzieć, że też z gleby dialektyki Niemiec wyrosła ideologia nacjonalizmu ukraińskiego. I wiemy doskonale, że Bandera korespondował na przykład z Rosenbergiem. Jest zachowana korespondencja. Są inne dowody, czyli nacjonalizm ukraiński, nawet jeżeli chce osłabiać jego brutalność faktem, że dążył do walczył też z komunizmem sowieckim. Kwestia relacji nacjonalizmu ukraińskiego i komunizmu sowieckiego to nie jest, najkrócej mówiąc, nasz polski problem. My w tę relację nie wnikamy. My mamy prawo do zdefiniowania i określenia zgodnie z prawdą danej ideologii czy organizacji, po prostu zgodnie z tymi faktami, które dotyczą relacji niektórych reprezentantów Ukrainy i państwa polskiego czy narodu polskiego. To, że mamy w nacjonalizmie ukraińskim w stosunku do Polski z ludobójstwem do czynienia, tego nie da się, tego zarzutu nie da się obronić. I szkoda, że racjonalność obecnej władzy na Ukrainie, że ona jest też tak dalece załamana, że nie rozumie tego zagadnienia. W związku z tym trzeba krótko, ale jasno w stronie ukraińskiej wyjaśnić, że na temat ustawy o IPN-ie to my sobie te sprawy rozprawiamy wewnętrznie. Państwo ukraińskie, tak jak Izrael czy USA, nie mają z tą ustawą i nie powinny być, jeżeli byłyby praworządnymi państwami, nic wspólnego. To jest wewnętrzne prawo Rzeczypospolitej Polskiej. My jako państwo polskie mamy prawo do upomnienia się o godność narodu polskiego. I tego nikt nam nie może odmówić, a jeżeli ktoś nam tego odmawia, to znaczy, że dokonuje de facto zamachu na dzisiejszą Polskę, na suwerenne państwo polskie, na godny i zaprawiony w wielkich bojach i to bardzo często zwycięskich naród Polaków i najczęściej katolików. I tylko dodam, bo pan dyrektor nas zapytał jeszcze o bardzo ważną kwestię. Czy uratujemy racjonalność Polski bez języka łacińskiego, czy starogreckiego, czy bez filozofii logiki, o którą się siostra Michaela upomina? Moja, kochani państwo, teza jest bardzo prosta. Nie da się takiego aktu dokonać.
Jeżeli polska edukacja nie zechce stać się filozoficznie podbudowaną, to najdelikatniej mówiąc, będzie nic nie warto. Na pewno narodowi Polaków nieprzydatna. My za taką edukację dziękujemy. To tak samo jak, kochani Państwo, widzimy, że kiedy możemy się rozprawić z kwestią deubekizacji czy dekomunizacji polskiej nauki. No wtedy, kiedy będziemy mieć odpowiednie narzędzia. Jeżeli państwo polskie chce narzędziami państwa czy prawa dokonać dekomunizacji i deubekizacji, to ja się pytam, co to są za narzędzia? Puste litery? Przecież jeżeli my bazujemy na darwinizmie społecznym i wtłaczamy do głów dzieci i młodzieży to, że człowiek jest produktem doboru naturalnego, co jest już dawno sfalsyfikowane przez wielkie nauki chemii, biologii, fizyki. Jeżeli my mówimy w Polsce, w kształcie polskiej edukacji, że jesteś produktem doboru naturalnego, to jest w sensie obecnego poziomu w rozwoju nauk szczegółowych absurd. To jest fałsz zasadniczy. Polski rozum chce usłyszeć i odpowiednie przesłanki i argumenty uzyskać od nauki, do czego ma prawo, że człowiek jest, ale bytem stworzonym, a nie produktem ślepych sił przyrody czy jakiejś makromutacji i selekcji, z których ta pierwsza nie jest potwierdzona nawet w najprostszym czy w najbardziej skomplikowanym doświadczeniu, eksperymencie. A eksperyment jest naszym mecenasem. To, co nie wytrzymuje eksperymentu, nie jest naukowe i nie może być dzieciom wtłaczana taka darwinistyczna, ateistyczna, materialistyczna ideologia. To jak my z jednej strony na wskroś komunizujemy umysły dzieci i młodzieży, a później chcemy serwować narodowi polskiemu atrapę deubekizacji i dekomunizacji nauki. Absurdów nie ma końca. Bo jeżeli się bazuje na absurdzie, a jeżeli się nie ma pojęć łacińskich, starogreckich, to nas z każdego zaułka globu będą nas w kozi róg zapędzać, bo nie będziemy mieć narzędzi obrony. Na przykład dzisiaj najprostsze pytanie pod adresem Izraela można postawić. A gdzie byłeś, Izraelu, w czasie II wojny światowej? Gdzie byłeś, Izraelu, w czasie II wojny światowej? Ciebie nie było. To my, Polacy, ratowaliśmy twoje dzieci, a gdzie ty byłeś? Nasze dzieci. Więc proszę zobaczyć, ale jeżeli ktoś myśli po linii narodowej, to dobrze. Jeżeli przyznajesz się do narodu żydowskiego, świetnie, to cudny naród. Co więcej, bezpośrednio pochodzący od Pana Boga w swojej duszy żydowskiej i duchu żydowskim, bezpośrednio, tak jak Polacy, Niemcy, Rosjanie, Amerykanie. Ale teraz, kochani Państwo, jakie pytania zadamy Izraelowi także? Kto finansował Führera? W czyich rękach był przemysł farmaceutyczny i chemiczny, który uśmiercał braci i siostry Żydów w obozach niemieckich? W czyich rękach był ten przemysł? Kto paktował gospodarczo aż po wybuchu II wojny światowej, kiedy dymy z krematoriów już zagazowały i spaliły tysiące Żydów?
Kto kooperował gospodarczo z III Rzeszą Niemiecką? Proszę nam powiedzieć nie tylko z nazwiska i imienia, ale my chcemy znać jego narodowość. Może to byli Amerykanie, a może Anglicy. Tak, ci też się znajdą. A jak dojdziemy do ciekawego narodu, który się ciekawie nazywa? Więc, kochani państwo, a kto był właścicielem banków udzielających gigantycznych kredytów na budowę krematorium w Auschwitz-Birkenau? Kto wyposażył Führera w kredyty finansowe? My chcemy nie tylko znać nazwę banku, ale chcemy poznać narodowość ich właścicieli. Więc jak widzicie, mamy piękne, ciekawe pytania pod adresem naszego bratniego państwa i narodu Izraela. Miejcie cierpliwość. Debata wygląda na szalenie ciekawą.